Hej, dzisiaj pokażemy Wam porównanie trzech popularnych zgrzewarek próżniowych. W kategorii budżetowej najdroższa z nich kosztuje 400 zł, czyli Kazo. Kolejną Food Saver dostaniemy w cenie 315 zł, a Profi Cook 250-300 zł. Zaraz pokażemy Wam test, jak zgrzewają, opowiemy o zastosowaniu i witamy naszą nową, wesołą prezenterkę, którą mieliście okazję usłyszeć na recenzji smartwatcha Huawei. Cześć! Po co w ogóle potrzebne są nam takie zgrzewalki? Przede wszystkim ich zastosowanie to przedłużenie świeżości jedzenia. Czyli jak podają producenci, średnio jest to do aż 5 razy dłużej przechowamy jedzenie w świeżości. Są to zgrzewarki próżniowe, czyli odsysają powietrze. Dzięki temu zachowujemy smak potrawy, aromat potrawy, ale izolujemy też od lodówki. To znaczy, jeżeli włożymy śmierdzącą rybę do lodówki, zapakujemy w ten sposób, no to ono sobie leży i nie przechodzi nam jedzenie tym zapachem ryby. Fajnym rozwiązaniem jest jeszcze to, że jak masz na przykład małą lodówkę czy coś w domu i nie masz za dużo miejsca, to możesz sobie właśnie zapakować jedzenie i wiesz, i łatwo będzie gdzieś tam pochować i nie zajmie dużo miejsca. Szczególnie, że można też mrozić, więc tak. Wszystko kondensujemy, kompresujemy i wygodnie układamy sobie do zamrażarki. Oczywiście ten sposób pakowania chroni też jedzenie przed bakteriami. Jeżeli na przykład trzymacie w domu, ja tak mam w domu, że jedne osoby jedzą mięso, inne nie, więc ani zapach, ani bakterie z mięsa surowego nie przechodzą na moje jedzenie. Najważniejsze to, że jak zapakujecie jedzenie w te folie, to one po prostu nie tracą smaku. Kolejna ważna rzecz to mole spożywcze. Nawet jak uważamy, to można przynieść łatwo ze sklepu. No a taką folią oczywiście chronimy, to nie dostaną się, szczególnie jak przechowujemy długo jakieś kasze, ryże na końcu półki, te mole się zawsze tam dostaną. U mnie też tak było, że potrafiły folię przegryźć. Takie niestandardowe, niekulinarne zastosowanie widziałem, że jak ludzie idą na kajaki na przykład albo na jakąś tam, gdzie jest woda, to w ten sposób pakują telefon i klucze, żeby się nie zamoczyły. Wtedy telefon wpadnie nam do wody, czy deszcz będzie padał i nic się z telefonem nie stanie. To na przykład jakieś też zabawki dla dzieci. Możesz, wiesz, jak idziesz na plażę czy coś, to też możesz sobie zapakować, tak. Żeby piasek się nie dostawał. No i oczywiście też takie zastosowanie, że możemy w łatwy sposób rozdawać jedzenie, jeżeli robimy zup, czy tam czegoś chcemy dać znajomym w wygodny sposób. No właśnie, czy nawet jak dla dzieci zabierasz w jakąś podróż, wiesz, jakieś jedzenie, to fajnie można sobie zapakować i potem dajesz po prostu dziecku z tej folii, tyle. Dzięki zgrzewarkom próżniowym przygotujecie też potrawę metodą sous vide. Przede wszystkim robi się tak mięso, czyli po prostu wkładamy do tego woreczka, następnie do wody i w tym woreczku gotujemy. Zacznijmy od budowy Food Savera. Biała obudowa plastikowa, połyskująca. Na górze jeden przycisk, którym startujemy urządzenie. Tutaj diody na lewo od przycisku informują nas o postępie pracy, a na prawo mamy otwór, do którego podłączamy wężyk i możemy zasysać próżniowo z zewnętrznego pojemnika również tego producenta. Po bokach przyciski do otwierania. W środku krótka instrukcja, ale obsługa jest prosta, więc taka instrukcja nam całkowicie wystarczy. Na pierwsze użycie. Tutaj uszczelka i pojemnik, który okapuje ewentualna wilgoć. Na górze też uszczelki i zamknij. Następny będzie Kazo. Tutaj mamy już więcej przycisków. Obudowa jest plastikowa. Krótka instrukcja na górze. Głównym przyciskiem stop w każdym momencie możemy zatrzymać pracę urządzenia. Tym przyciskiem tylko zgrzewamy torebkę bez zasysania. Tym przyciskiem urządzenie zasysa powietrze i zgrzewa torebkę. A ten przycisk służy do używania tego zewnętrznego wężyka i zasysamy powietrze z zewnętrznego pojemnika. Otworzysz? W środku bardzo podobnie, czyli uszczelki. Tu uszczelka na górze, to jest gorące. Mamy ostrzeżenie Achtung i również zbiornik na ewentualne okapywanie płynów. OK. Tutaj mamy metalową obudowę, która wygląda, taką aluminiową, która wygląda dobrze, ale jak widzicie, szczególnie w tym świetle, bardzo się palcuje. Spróbuj, Natalia, przetrzeć, czy to łatwo schodzi. Zobaczymy od razu. No schodzi, rzeczywiście łatwo, ale trzeba o tym pamiętać, że to będzie szczególnie przy jedzeniu się łatwo brudziło. I tak, na górze cztery przyciski. Funkcja zasysania i zgrzewania w jednym. I te guziki są podzielone i tym samym guzikiem po drugiej stronie możecie anulować pracę urządzenia. Następny seal, czyli tylko zgrzewanie, uszczelnianie. Dry Moist.
Tutaj wybieramy, czy produkt będzie suchy, czy wilgotny, który zgrzewamy. Czyli na przykład mięso z sosem będzie wilgotne i wtedy używamy funkcji moist, a dry, producent podaje jako przykład obrane jabłko, używamy funkcji dry do pakowania. Przycisk normal i turbo. Wybieramy moc urządzenia. Jeżeli coś jest delikatnym i może się pokruszyć, używamy słabszej mocy, czyli normal, a jeżeli nie musimy się tym przejmować i chcemy wykorzystać pełną moc urządzenia, naciskamy turbo. Otworzysz? Mhm. A w środku standardowo. Nie mamy jednak wyjmowanego zbiorniczka, jest zbudowany. Uszczelka na dole oraz uszczelka na górze, bez instrukcji w środku. Test zaczniemy od fileta z dorsza. Bardzo mocno. Filet z dorsza gotowy. Później porównamy jeszcze torebki po testach trzech urządzeń. Przypomnę przyciski. Tu zdecydowałem się użyć mocy turbo i do wilgotnego pożywienia. Zaczynamy. Tak. Oparzyłaś się? Nie. Nie, myślałam, że chcesz... zrozumiałam, że on tak syknął. Równy zgrzew. Odłożę, później porównamy trzy razem. Ok, następnie ryż biały. Taka sypka substancja, dobrym jest testem. Zobaczymy, jak mocno zgrzewa. Również tutaj użyjemy turbo. I dry, myślę. Otworzysz? Mhm. Czy trzeba poczekać? Nie, już jest to, tak? Już zgasło. Okej. Czyli tu widać, że o wiele, wiele mocniej. Też ta funkcja dry prawdopodobnie dlatego, żeby nie wysysało płynów. W tej funkcji może pozwolić sobie na mocniejszy. Jest... O, widzicie? Jak... Tak to wygląda. Ok, następna będzie cytrynka. Włączysz sama, Natalia? Mhm. Czyli też wybrałbym turbo i suche. Tak? Tak. Otworzysz? Mhm. Aha, jeszcze czekamy. Urządzenie zakomunikuje diodą. Tak, zgrzaną cytrynkę możemy zawieść wszędzie. Okej, okay. Widzicie, przylega. Potrzymasz chwilkę, złapie ostrość. Może bardziej, żeby to lepiej pokazać. Chociaż później jeszcze pokażemy razem, ale bardzo mocno dociśnięta jest folia w każdym punkcie cytryny. Folia się też nie przerywa od ostrego kantu. A to jest test, który podejrzałem na zagranicznym kanale. Pusta puszka po napoju i zobaczymy, z jaką siłą ściśnie ją skrzewarka. Czyli wykorzystujemy pełną moc i do suchego startuj. Ok, otwórzmy. Ale zobacz, oddało powietrze. No, zauważyliśmy, że w puszce nie zgrzało torebki. Prawdopodobnie przez to, że te torebki, użyliśmy większych, nie do końca wchodzą w to. Sprawdzimy jeszcze raz na ryżu. Spróbuj wsadzić, Natalia. Tak jakby były o centymetr za duże. Teraz zobaczymy. Upewnię się jeszcze raz, czyli suche, turbo i bierzemy to. Tym razem zgrzało dobrze. Czyli może wtedy źle włączyliśmy. No w każdym razie wszystko w porządku. Tak więc powtórzymy test z puszką, zobaczymy, czy na pewno zgrzeje. Wszystko w porządku, zgrzało idealnie. Puszka jest jeszcze mocniej moim zdaniem zgnieciona, czyli prawdopodobnie coś... Trzeba po prostu folię dobrze tam... Źle włożyliśmy. Jest super, okej, lecimy dalej. Następnie będzie ryba w Food Saver.
Tutaj macie na woreczkach takie miejsce na podpis, ale później jeszcze porównamy wszystkie woreczki. Ok. Wkładamy. I dopiero kiedy dociśniecie obie strony, zapali się lampka gotowości. Wcześniej ta dioda się nie pali. Teraz możecie włączyć urządzenie. I czekamy, aż czerwona lampka zgaśnie. Już. Ok. Tak wygląda zgrzew, tak wygląda ryba. Wszystko w porządku. Następnie ryż w Food Saver. Dociskamy, lampka się pali i sta. I ryż do przechowania przed molami gotowy. Wszędzie przylega bardzo ściśle. Ok. I mój ulubiony test, najbardziej efektowny. Zgodzisz się ze mną, Natalia? Tak. I lecimy. No, tu już się wydaje mocniej, nie? Na pierwsze wrażenie. Fajnie. Zdecydowanie mocniej zgniotło. Tu przy okazji jeszcze nie będziemy z tego teraz korzystać, ale chciałem wam pokazać, że jest to urządzenie do zewnętrznego pojemnika. Włóż tylko, może w ten zademonstrujemy. O. Tutaj się wkłada, to podłączacie do pojemnika i zasycacie z zewnętrznego pojemnika. To może pokażemy na jakiejś oddzielnej recenzji. Dobrze, teraz kazo i dorsz. Tu trochę inaczej jest zbudowane. Czyli może ten i od razu sobie przymknij, nie? Mhm, no. Zatrzasnęło? Nie, o, no teraz. Dobra. I tutaj wszystko nie, siedzi? Bo też, nie, nie chce się zatrzasnąć. Widzisz? A przyciśnij z dwóch stron? O, teraz. Okej. Okay. No i oczywiście obie funkcje. Okej. Okay. Zgrzało poprawnie, wszystko w porządku. Ciężko się zamyka. Nie. Sprawdź, czy dobrze włożyłaś. Mhm. Nic nie odstaje? Nie. Nie, ale ona się nie chce zamykać. Czyż? Może coś źle... Nie, no jest dobrze wszystko. Weź ty, może masz więcej. Widzisz? To jeszcze raz, może wyjmij, otwórz, co tu się mogło stać. Ta jedna się zamknęła. Ciężko się domyka. Mhm. No nie. Teraz poszło, no. Okej, okay, czyli kazo zdecydowanie najciężej się dociska. Poprawnie, zgrzany, równie twardy jak poprzednie. Hop. Oprzyj się tak może na całym. Co skoczyło? Zgrzew poprawny, przylega z każdej strony. W kazo nie ma, nie dostaliśmy w zestawie dużych torebek. Okej. Bardzo mocno. Tutaj mamy wszystkie paczuszki przy każdym z urządzeń. No i po kolei podsumowując, jak w tym było, Natalia? Tutaj jednak ta puszka nam się nie udała. Pierwszy raz nam się zgrzew nie udał. Coś tam musi być
delikatnego, czego nie docisnęliśmy, więc dwa razy nam nie wyszło. Ta puszka jednak, widzicie? Ona została zgnieciona, tylko że to powietrze potem jakby, w sensie ten zgniot jakby uszedł. Tak, bo powietrze... jest luźno torebka. Coś widocznie jest w tym zgrzewie. Troszeczkę gorzej sobie radzi z dużą wielkością. Z małymi jest wszystko w porządku, tak? Rybę zgrzał tak. Dobrze. Ryż twardziutki i okej, cytrynka. Następnie Food Saver. Tutaj co prawda nie ma tych, nie było tych funkcji wyboru mocy, ale najlepiej sobie ze wszystkim poradził, no bo zobaczmy tak. jak puszkę zgrzał. Tak. I ja bym powiedział, że najszybciej, prawda? Tego tak. jeszcze nie mierzyłem tak. czasu. No i najmocniej w ogóle się ścisnęła ta puszka, więc... Widzicie zresztą po puszce. I nie puściło nawet. Nie puszcza. Tak samo zgięty. Już tak samo, no i przede wszystkim szybko. Prosty w obsłudze, no i pamiętajmy jeszcze w wężyku, którego nie pokazaliśmy tym razem. No bo właśnie w Kazo, zacznę od tego, że wężyka wam nie zademonstrowałem, bo nie dostaliśmy go w zestawie. Można go zamówić, tak jak powiem, na stronie producenta. Co do zgrzewów, co byś powiedziała? Też wszystko ok. Samo zgrzewanie jest ok, ale on był zdecydowanie najgłośniejszy. On jest najgłośniejszy, plus to, że ciężko się go zamyka w ogóle. Tak. Trzeba bardzo dużo siły użyć. No i wkładanie folii tutaj. Jest problemowe, bo tak jak widać tutaj na tych innych, można było łatwo sobie wsadzić tutaj w dziurkę, tu jednak trzeba wpychać, tak. a ona i tak wypada. Więc tak, trzeba wsadzić od razu i zamknąć, więc dla mnie no... I to był najgłośniejszy tak małe odczuwanie, nie mierzyliśmy decybelometrem, a było to słychać. No i tak, i to było. Okej, okay. To przejdziemy jeszcze do podsumowania. Okej, okay, czas na podsumowanie. Może jakieś pierwsze, drugie, trzecie miejsce? Ja nie wiem, no dla mnie pierwszym miejscem jest Food Saver. No zdecydowanie jakoś tak, mimo że początkowo wydawało się, że nie ma tyle tych przycisków, tak. jest mniej bajerancki, no to łatwo się wsadza, jeden guzik najmocniej zgrzewa i jeszcze masz tą funkcję wężyka. I on szybko. No właśnie, najszybciej ten, więc proste, spoko. Tak. Ten mi się co prawda bardzo podoba też. No i ma ten wybór, ale on nie zgrzał dobrze. No nie. Właściwie powiedziałbym ex aequo, no bo ten jest plastikowy, strasznie głośny, ale ma ten wężyk, a ten jest ładniejszy. Ale źle, no ale nie tu jest jeszcze, wiesz, tu jest jeszcze ten błąd jakby tego zamykania, tak? Że on się bardzo ciężko zamyka, no i jest problem z wkładaniem tej torebki, bo one same wypadają. Ale licząc punkty, jeszcze coś bym tu wtrącił dla równowagi. Mm-hmm. Nie wspomnieliśmy, pokażę to właśnie zaraz w recenzji. Ten ma aplikację. No więc można tak rzeczywiście, nie? Aplikacja ma kilka przydatnych funkcji, jest to zawsze bajer. Ale masz jeszcze jeden, bo masz różne rozmiary torebek, tak? Masz te mniejsze i większe i w tym nie no było tak. większe. Jeżeli chodzi o wyposażenie też samo w sobie, tak. pamiętajmy, że tutaj jeszcze przypomnę, dostajemy... Tu puszki były w tych większych, tak. A ten niestety nie miał. Tak, no to wiadomo, torebki możemy dokupić, ale jest to jakiś minus, że nie ma na wyposażeniu. No i przypominam, tu na wyposażeniu jest dodatkowe urządzenie, a tu nie ma. Więc moim zdaniem pierwsze miejsce i ex aequo te dwa. Warto jeszcze wspomnieć o samych, podsumować same foliki. Pozornie nie ma dużych różnic, ale jednak. Wszystkie są moletowane, są bez bezpiecznego plastiku, to znaczy możecie je gotować, możecie używać w mikrofalówce. Tam oczywiście w instrukcji przeczytacie, w jakiej temperaturze możecie gotować, są też pewne ograniczenia. Co do czasu i temperatury. Jeżeli chodzi o wygodę pakowania... Wszystkie są wygodne. Są sztywne i tak dalej. Różni się zgrzew. Tak, tutaj w tym w Kazo są podwójne. W Kazo mamy taki lekko podwójny zgrzew, no ale w efekcie jakby nic to nie zmienia, wydaje mi się. Z żadnego nie uszło powietrze. Jak porównuję te ryże, na których dobrze widać względne powietrze, to... One wyglądają wszystkie tak samo. Podobnie wygląda. Gniotą. Okej. Okay. Tak więc jeszcze raz, kucajmy pierwsze miejsce. Tak. Do następnego. Jakiś makijaż tam? Nie, tak to nie... No to się naucz. Dobra.